Jesteśmy dzisiaj w Mirczu, w siedzibie Urzędu Światowego Gminy. Związku Żołnierzy Armii Krajowej, który udzieliła gmina w pomieszczeniu. A naszym bohaterem jest dzisiaj porucznik Stanisław Kozar, urodzony 27 marca 1925 roku. Panie Stanisławie, jak pan pamięta przynależność do Armii Krajowej? Jak to się stało? Pierwsze koci. I dlaczego pan przystąpił? 20, jak się nie mylę, mogę się pomylić, jest 2 dni. 27 listopada, to gdzieś chyba z Cierwiaszu wysiedlony był, a nas wysiedlali na drugi dzień. I ja uciekłem przed wysiedleniem. I? No i byłem jakiś czas w ruskim Churyszowie i ciotki. Później przeniosłem się na Marcinówkę do drugiej ciotki i tam mieszkałem od listopada 1942 roku do 1943 roku, do Nowego Roku. Do Nowego Roku na Nowy Rok. A był tam na kwaterze ode mnie starszy, może 2-3 lat, kolega, znany mnie jeszcze ze szkoły, co już należał. I on mnie wciągnął, zapoznał z moim dowódcą plutonu późniejszym. To było na Nowy Rok, poszliśmy do cydzielni, do szopy cydzielniany i tam złożyłem przed Subiszczańskim Bolesławem, on był dowódcą wtedy drużyny, a następnie dowódcą plutonu. Ja byłem w jego plutonie. Od tego czasu i nadal mnie przyjął do swojego plutonu i nadal mnie pseudonim Bóg. Bo pan, my jesteśmy w Mirczu, a pan pochodzi ze strony skierbiszowskiej. Tak, tak, tak. Tam wszyscy znajomi Krucy, bracia tak, Krutowie tak, i tak dalej, i tak dalej. Tak. No i złożył pan przysięgę w obecności pingwina. Tak. A dowódcą kompanii był Ciąg. Józef Śmiech Ciąg. Ale pan udział w akcjach. Tak. Niech nam pan opowie. Ja wiem, czy to była pierwsza akcja w 1943 roku. Zlikwidowaliśmy posterunek w Mulujatyczach. Później zlikwidowaliśmy posterunek w Grabowcu. No i już daty nie pamiętam. Dokładnie tylko w 1943 roku. W 1944 roku. W 1944 roku, to nie pamiętam, gdzieś chyba w marcu było. Rozbroiliśmy Nowe Lipinę z Czarniuchów. Ja byłem na ubezpieczeniu, bo ja pochodzę z Nowej Lipiny, to nie. Tam było dużo ludzi znajomych tych Czarniuchów, zarobotników, to także mnie nikt nie poznał, to ja byłem na ubezpieczeniu, a koledzy, też nie pamiętam, chyba ich 6 było. Wewnątrz, bez walki, zebrali broń z całej wioski, ze wszystkich Czarniuchów. Wszystko oddali, podstępnie. Następnie brałem udział w uwolnieniu Krzyszczuka i Kuryle z Majdanu Skierbiszowskiego. Aresztowani byli na Majdanie Skierbiszowskim i mieliśmy ich odbijać. Ich aresztowali tak jak dziś i zaraz był alarm, pogotowie natychmiast. Końce rozesłane byli, dał mnie znać kolega, że zbiórka, wieczór w tym miejscu, niedaleko z Skierbiszowa, tam stierty stały, to było w jesieni,
ze zbożem, czy no nie wiem, z sianem, czy z czym. I pod tymi strytami była zbiórka. To było od Skirbiszowa może kilometr, nie było kilometra, może pół kilometra od Skirbiszowa. I czekali na rozkaz, na zezwolenie, czy atakować Skirbiszów, żeby odbić tych dwóch, czy może innym sposobem jakoś. No i także odwołali akcję na Skirbiszów, żeby nie atakować, bo zginie więcej, jak zdobędzie. Bo możemy uwolnić tych dwóch, ale może zginąć 12, może tam było i żandameria, i czarniuchy wszystkie, i pustyżunek. No tam tych Niemców było dużo, Skirbiszów. I szkoła była tych SS-manów w szkole naszej przedwojennej. Także to było ryzykowne atakować na nich, żeby ich odbić. I wysłali na ten, do Zrębia kilku na zasadzkę, bo ich będą wiedzieć. Był wywiad, była dziewczyna, chyba ona się nazywała Klementyna Jaworska, jak się nie mylę, co przyprowadzona służyła, czy narabiała u jakiegoś komendanta Niemca i ona przyprowadzała wywiad. Jednym słowem, że był wywiad, że jutro będą ich wieźli do Zamościa na gestapo. I poszliśmy tam na zasadzkę i też najechali Niemcy na dwóch furmankach. I była zasadzka, stali z jednej strony i szosy na Zrębiu, przed Dębowcem, jak się jedzie z Skirbiszowa. Z jednej strony była zasadzka, chłopcy stali z RKM-em, i z drugiej strony, tak ustawione, jak tam pasowało. I najechali Niemcy i puścili serię po koniach, koń padł. I wtedy to było za Niemcy z wozu. I ci, co jechali na pierwszym wozie, to zaczęli uciekać do Zamościa, a ci, co jechali na drugim wozie, do Skirbiszowa się cofali. Niemców nie ruszali, nie wolno było ich zabijać. Tylko do wozu i aresztowanych zabrali. Ci się ukrywali i przeżyli wojnę. Krzysztof jeszcze mieszka w Zamościu i żyje w kraju. Miał pseudonim Ryszard. A ten drugi? A ten drugi on należał do Gwardii Ludowej czy do Armii Ludowej. Nazwisko pamiętam, że Kurylo, a pseudonim nie wiem. Ja go prawie że nie znał. Bo to było innej organizacji, ale razem ich wieźli i on skorzystał. Rozbrajaliście też Niemców? A Niemców? Tak. Tak. Byłem w Puszczy Solskiej, nie pamiętam jak nazywało się to, zrzutowisko, co tam rzucali zrzuty z samolotów. To byłem tam na ubezpieczeniu tego zrzutowiska, jak rzucali. No i później przychodzi 44 rok. Pan z kolegami wróżycie sobie. Tak. Niech pan opowie. To było, wie pan, w 44 roku. Mamy zawiadomienie, że zbiórka tam tego i tego dnia, o tej godzinie, w Bunieckim lesie przy Grubym Dębie. To myśmy wiedzieli, gdzie to jest. No i nas było w Marcinówce trzech, cośmy należeli do dywersji. Na każdej akcji byliśmy zawiadomieni i braliśmy udział. I tam mamy iść, tak jak mówiłem wcześniej, chyba to na Galicję. I przyszedł wróżbit. Stary kawaler z Majdanu Skirbiszowskiego, nazywał się Kowalski. Znałem go. Ja miałem dwie siostry pannami. I on tam niedaleko, w kościele się zapoznali, jak znali się. I on przyszedł sobie tak na pogadunki.
No i koledzy mówią, powróżmy sobie, bo mamy na miejscu wróżbicę, co umie wróżyć, co on nam powie. No to wróżmy. Wróży jeden, mówi, że czeka się daleka podróż, niebezpieczna, unikaj podróży, bo bardzo niebezpieczna, ma krzyż nad głową. No skończył temu wróży, to tam jeszcze mówił, już nie pamiętam, ale to było ważne, bo to odgadł, że myśmy się wybierali na te akcje. Wróży drugi to samo, imię mówi, że krzyż nad głową, wszystkim krzyż nad głową. No, skończył wróżyć, kulezy mówi, wiesz co, nie idziem tam, raz może, nic tam nie powiedzą, to nie będziemy dezenterami, nie idziem. Ja mówię, że ja idę, bo mnie nie wypada, ja już tak zaangażowany, mam parę koni do celu służbowych, bo z końmi ja uciekłem w wysiedlenie, dostawałem owiec dla koni, wsparcie takie było, nie mogłem czym wykarmić. I oni zrezygnowali, nie poszli na tę akcję. A ja nie zrezygnowałem, poszedł. Akcja została odwołana. Zaszliśmy tam, przynocowaliśmy, skończyliśmy. No, nocowaliśmy w dzień, w nocy się szło, w dzień się nocowało. Odwołana akcja. I był rozkaz taki, to była ta akcja, na co tyle ofiar jest w Usuchach. Ta akcja. I był rozkaz z dowództwa wyższego, z Lublina, z wywiadu Akowskiego do dowództwa naszego w lesie, żeby rozpuścić żołnierzy, nie iść na akcję, jak kto chce. To już decyzję niech podejmuje każdy dowódca swojego oddziału, czy się schroni w lesie, czy wycofa się z oddziałem z lasu. To jest decyzja, należy do każdego dowódcy oddziału. I myśmy wycofali się. Nasz dowódca Ciąg, on był bardzo dobry dowódca i on, dla niego żołnierz był bardzo ważny. On niepotrzebnie nie chciał narażać. Myśmy się wycofali. Przyszliśmy z powrotem, szczęśliwie, tak jak ma być. Na drugi dzień jadę do Choryszowa Ruskiego, do tej ciotki, co byłem na początku. Tam miałem brata ciotycznego, też należał do AK. Pochwalić się, że ja wróciłem w porządku, żywy i cały. No i tam pobyłem może dzień, może dwa, wracam stamtąd. Spotykam sąsiada z Marcinówki, z tej wioski, gdzie ja tam byłem na tej kwaterze u wujka. Pytam się, co tam słychać na Marcinówce. Oj, niedobrze, mówi. Niedobrze. Czego niedobrze? Co się stało? Julek i Tadzik zabity. Ci dwaj, co sobie wróżyli, zabici są. No, stało się. Za dwa tygodnie, tak mniej więcej, za dwa tygodnie ja proszę Subiszyńskiego, żeby jakoś ich, bo zakopali ich, Niemcy tam nakazali Złotysowi, żeby zakopać ich nad rzeką, na lądze, tam gdzie są pobici. I tam ich zakopali. Za jakieś dwa tygodnie ja mówię do Subiszyńskiego, że panie szefie, jakoś by sprowadzić, no ładnie, żeby koledzy tak leżeli na lądze. Proszę go, żeby coś pomógł, żeby sprowadzić ich. No i on zgodził się na to. Przysłał dwóch na furmanko do mnie, ja założył swoje konie i brat jednego zabitego i brat drugiego zabitego i za furmana był Kropurnicki Józef z zawody, na jednej furmance był i był Kropurnicki Antoni z nim. I nas było trzech, bo ja byłem i tych dwóch braci. Podjechaliśmy blisko Lipiny, ale baliśmy się jechać na Lipinę, żeby nie dać głosu, bo to za żelaznymi się jechało, żeby nie słychać było,
głos, a Jilowiec blisko, tam kilometr odległości, może to w nocy to słychać. Stanęliśmy pod lasem dalej, tak z kilometr od Lipiny i stamtąd pieszo poszliśmy a ja wysłał takiego Zezulia, nazywał się, nazwisko jego Zezulia. Też sympatyk był nasz, był starszy człowiek, żonaty, miał syna takiego jak ja. Żeby obserwował cały dzień, czy Niemcy nie pojadą tam do Hajownik na zasadzkę, bo oni jeździli w tygodniu dwa razy, trzy razy, nie każdy dzień. Żeby obserwował tę trasę, drogę, żeby pilnował, jak będę jechać, tu miesiąc wróci, nie pojedzie. Poszliśmy do niego, on mówi, że nie jechali. Pilnował dobrze i nie jechali. I myśmy pojechali. Jechaliśmy tam, wykupaliśmy ich, włożyli na mój wóz i wracamy z powrotem do Bunickiego lasu. Jechaliśmy do Bunickiego, ja ich mam na swoim wozie. Tam było cmentarza, tu do Zalesia, jak panowie znacie może tę trasę, tak z góry. Ja jadę szybko, konie trochę trzymam, ale wóz leci i tak z góry. Wyskakuje dwóch Sowietów, tak z boku i krzyczą, pastuj na mnie, ja nie mogę trzymać, bo szybko jadę i to z góry, to tak raptem nie zatrzymam. No ale stanąłem, odjechałem kawalerzy, zanim koni się trzymali, stanąłem. Przyszli do mnie, odkąd dal, oni myśleli, że ja jadę gdzieś z rabunku, tak jak koni jeździli. Co wieziesz, kabana? No ja mówię, że kabana, zobacz. Tak złożył rękę pod słomę, bo słomy byli przykryte. Pobaczył, że to człowiek, a odskoczył, tak się, aż się przeraził. I ja pojechałem dalej. Zużyliśmy ich w lesie. Mieli porobić trumny, rodzice, tam ojcy. I na drugi dzień pogrzeb. Na drugi dzień pacyfikacja, znowu Niemcy. Akcja na cały okręg tu. Ja już na pogrzebie nie byłem, tylko założyłem konie, jak usłyszałem czołgi, założyłem konie i chciałem jechać w przeciwnym kierunku, w stronę wschodnią, na Chrubieszu. Ujechałem może 2 kilometry, stąd czołgi idą. I za mną idą, i przede mną, wszędzie po wszystkich drogach słychać czołgi. Wjeżdżam tak pod las, tam droga była, stoi kobieta. Wydaje mi się, że jednym koniem była. Wozem takim, bez słomy, bez niczego i ma cały wóz dzieci, może miała z 10 dzieci. Dzieci płaczą. Ta kobieta nie wie, co ma robić. Koń stoi, tak łeb zwiesił, tu mu kapie krew. Ranny był, tylko tak, że go gdzieś tylko był. No lekko ranny, że krew szła, a koń nie padł, tylko stał. No ja widzę, że tu żartów nie ma i ja dalej. I tak przyjechałem przez Hajowniki, przeszła kolumna czołgu przede mną, ja za nimi zaraz tylko przeszedłem przez drogę do Szurcówki i na Stanisławkę. I przy Stanisławkę zajechałem do Żukowa. W Żukowie miałem znajomy... Fausdeutschkę. I ja tam zajechał do tego. Ona była, jakby to powiedzieć, zapojem. I u nich służył jej brat, zaparowka. I ja się nie był, bo to brat jej rodzony, a mój cioteczny brat. Zajechałem tam, wyszedł, konie wyłożył, a ja do studowi schowałem się, siedziałem 2 dni, aż ta akcja przeszła. Dopiero zajechał tam, gdzie miałem jechać do Choryszowa. A ja powiem jeszcze jeden, taki, to nie kawał, tylko prawda, fakt, ale taki dowcip. To szybko powiem, to nie musi być nagrane. Stoim w lesie w Dubraju, to wtedy właśnie tu te czapki mnie wykręcali, to wtedy było dużo tych ciał, co mnie kazał wykręcić, wrzelej duszy. Przychodzi do mnie, z drugiego oddziału. Ale ja jego znałem. Znałem go. Przychodzi do mnie, mówi: Stasiu, chodź, mówi, dowódca, porucznik, mówi, porucznik Konar
wzywa ci, dzieli buty, mundury, tam co komu potrzebne, tu dzieli, tu ci coś przydzieli. Ja jestem się porucznik Konar, znam Konara, był w oddziele, w tym plutonie u Żurawia, w plutonie Żurawia, w naszej kompanii, ale u Żurawia. Znam jego, no ale sobie myślę, może ludzi ma ten pseudonim. Idę, podchodzę troszkę, patrzę tego porucznika, ubrał się w mundur oficerski, mapnik se powiesił, torbę oficerskę, ten Konar. Chcieli ze mnie chłopnę zrobić. Bracie, ja ty mnie mówię, nie szukasz. No a ja, on poznał mnie, że ja go też znam. Mówi, może masz takiego, co pierwszy raz. Tu go tu przyszli, to zrobimy komedię. No ale mówię, kogo by to? Mam takiego kolegę, Piaszczyka. Piaszczyk był. Mówię, Polek, idź, porucznik Konar rozdaje dary ze zrzutów. Buty, mundury, co komu trzeba. A on miał kamasze i kamasze były za krótkie dla niego. I mu tak ten palec dusił, on wyrnął dziurę w tym kamaszu, palec na wierzch, bo mnie dusiło. Jemu jak raz zgadzało się, trzeba mu było te buty. Poszedł on, myluje się. Ja mu tam mówię, jak się może zameldować, bo ja był starszym żołnierzem. Poszedł, zameldował się do niego. I pyta go się, co wam trzeba? A mówię, panie poruczniku, trzeba mi buty, pokazuje, że tu ma dziurę, nie może chodzić. No, dostaniecie, tylko idźcie do dowódcy zaopatrzeniowca. Nazywał się Gumulka, pseudonim miał Gumulka, a nazwisko jego Orzuk Jan z Sitna. Był zaopatrzeniowcem pod jego... jak to się nazywa, nadzorem była wódka, bo wódkyśmy mieli, spirytus bniecki mieliśmy, kiełbasy mieliśmy, no tam takie potrzeby, żywność. Słynna baza boniecka, tak? Tak, tak. I mówi, że idźcie do Gumulki, nie pamiętam jak on miał stopień ten Gumulka, jak go nazwał, tylko pseudonim jego był Gumulka, a nazwisko Łożuk. I zameldujcie, że porucznik Konar prosił o litr wódki i kilogram kiełbasy. A do tego Gumulki to było tak, ja wiem, z pół kilometra, może nie. Było ze 300 metrów. Miał i tak z góry, on na dole by stał z wozem prowiantowym. I on, tylko mówi szybko, nie ma czasu. I on tak z góry, kurde to do Gumulki, melduje do Gumulki. Panie szefie, mówił, porucznik Konar prosił litr wódki i tego, i kilogram kiełbasy. A on mówi do niego, Gumulka, ale spytajcie się porucznika, jaką on wódkę chce, czy w pół litrówkach, czy w litrówkach. Bo mam takę i mam takę. Tylko szybko. I on w górę te szybko. Zobaczył ciąg. Bo tu się wszystko już tak skupiało, będzie z czego pośmiać. A wszyscy oficerowie mieli stół rozłożony tam z desek, długi stół i przy tym stole jedzą obiad czy śniadanie, goszczą się. Ale zobaczył ciąg, że tu jakaś komedia, ktoś może zameldował. Stał ciąg i tak chyba chce podejść jak najbliżej do tego porucznika Konara. Zbliża się, ale Konar zobaczył, że idzie ciąg. To on raz, dwa się rozbiera i chce wszystko oddać. Ciąg mówi nie. Nie ruszaj nic. Podchodzi do niego, a to wszystko tak się skupia. Skupia, śmieje się. Aleś musiał być mądrzu. Będziesz ty miał. Ciąg podszedł do niego, wziął go pod rękę, zaprowadził go, posadził go obok siebie przy stole, wlał mu kielicha. Nie było się jeszcze wyspać. Nieraz to było tak śmiesznie, ciekawe. I to się nagrało. Tak ma być. Takie było życie. To nie jest tak. Pan nie opowiada bajek. No i teraz przychodzi wyzwolenie.
wiadomo, że w cudzysłowie to mówimy, wchodzą Rosjanie i co? Jak się znajdujecie? Wrócę do domu. Jeszcze wybierając, byłem w Skierbiszowie na zbiórce, mieliśmy iść z pomocą w Warszawie, powstańcą Warszawy. Akcja Burza. Tak. Byliśmy w Skierbiszowie, długośmy nie byli, przyjechali z Zamościa. Taki Socha Adamek, nazwisko jego znałem. Taki komuch przedwojenny, starszy gość. I nie wiem, czy Sowietem, czy z naszym Kulakiem, z Zamościa. Musi to z Sowietem. Ale już tego nie pamiętam. I żeby złożyć broń. Wiedział o tym, że tu będzie ta zbiórka, że się stąd wybierają. I to się wszystko rozsypało, jak kto mógł, bronnik nie składał. Skończyła się pomoc. Później była znowu zbiórka na Majdanie Skierbiszowskim, też pamiętam. U Mazura. Też inną drogą mieliśmy iść. Doszliśmy do Małuchwieja. Znowu nie z tego, Sowieci. I wrócą do domu. Na gospodarkę. Uszukał Sowieta. Przyjechał Sowiet na koniu. Klacz takie miał ładne, niemieckie, na siodle. Przyjechał na wieś i mówi, kto chce te klacz, niech mi da rower. Rower i za klacz. Każdy się bał, bo tu już kilku tak zahandlowało, to drugi przyjechał i zabrał. Ja zryzykował, ale mówię, że nie przyprowadzajcie mi go do domu. Ja poszedł do domu, rower miałem. Służbowy rower miałem, to nie mój był, to mi nic nie kosztowało. Naprawiłem rower, by stał na kapciu. Przyprowadzili Sowieta na podróż. Przyszedł Sowiet, jakiś lejtynant. Umowyśmy zrobili ustne, poszliśmy do mieszkania, wódka musiała być. Wysłał brata, przyniósł wódki. Bimber, by to tak wtedy kursował Bimber. Kupiliśmy. On mówi, ja mówię jemu, ty mi daj rozpisku, żeby drugi nie powiedział, że może Sowieta zabił i konia zabrał, daj mi rozpisku. Dał mi, ale napisał po rusku, ja nawet czytać nie umiał, no, nie umiał po rusku, ale wziąłem to. On na rower i tak pojechał, a ja na te klacze i na Marcinówkę tam, te lasy w debry. Przyjeżdżali dwa razy, oni niedaleko stali, ich jego grupa. Stali może 1,5 kilometra od mego domu i wysłali drugich. Przychodzili dwa razy, ale nie było mnie, to siostrę chcieli straszyli, żeby powiedziała, gdzie ja z koniem. Ale ona nie widziała i oni ją nie ruszali. I przypadło. Musieli odjechać i koń został mnie. To uszukał. A jak pana aresztowano? Jak aresztowano? To było w 1945 roku, w listopadzie. W domu spałem z bratem. Miałem na myśli to, że byłbym mógł uciec, ale mi szkoda było brata. Spaliśmy na jednym łóżku dwóch. Brat młodszy ode mnie 3 lata. I zastukali do drzwi, do okna ubowcy. I milicja z posterunku. To z Wilowca. Wilowca był wtedy posterunek. No tu ja nawet nie wstawał, bo ja czuł, że to już pewnie to, że po mnie. Siostra wstała, utworzyła drzwi, weszli, zaświecili światło. No i do nas do łóżka. Jak się nazywasz? Miałem powiedzieć imię, bo imię to nazwisko to samo brat miał, co i ja. Że ja nazywam się Jan, bo brat się nazywał Jan. Ale sobie myślę, jak wezmę, tam zaczną go straszyć, może bić. Szkoda mi go było. Wola Boska, co będzie, powiedzą prawdę. Stanisław, ja. Zbieraj się, wstawaj. No, powiedziałem, że jeszcze nie zaczekają, trochę było. Tak, wie pan, nie wierzyłem im, że w nocy, że będę bezpiecznie z nimi szedł. No i mówię, że nie zaczekają trochę. Tu siostra wstanie, zagotuje mleka, to napijamy się tego. I zgodził się żyć. Był Frydliński wtedy szefem. Tej grupy Żyd. Zaczekał troszkę już. Dzień zaczął robić, idziemy. I aresztowali mego kolegę
co po sąsiedzku mieszkał, urzędził się i mieszkał niedaleko. I jego aresztowali i aresztowali kolegę, co mieszkał u nas, bo im mieszkanie rozwalili, który mieszkał u nas w naszym domu razem. Trzech nas aresztowali. Zaprowadzili nas do Ilowca na posterunek. W Ilowcu na posterunku był taki Salamacha komendantem. On nie umiał pisać ani czytać, ale był komendantem milicji. No i tam on mnie zadaje pytania. No to, to. No i jak to na pierwszy rzut, jak to mówią, w mordę. A Żyd mówi, nie bij, on wszystko powie, tylko zabierzemy go do zamościa. Przestał bić. No i tak zamówili już dwie furmanki u sołtysa, żeby podstawił tu przy posterunku. Podjechali furmanki, nas na furmanki. Było aresztowanych na wtedy dwóch dezerterów z wojska. I ja to 3, kolega ten 4 i z sąsiedniej wioski z Chorcówki Joniec. Pamiętam Kazimierz, za współpracę z nim, za Pojlem był. Tak to aresztowali, bo tam jeszcze mu to zarzucali. I na furmanki, ich 4 na jedną furmankę, a mnie na drugą furmankę. I dwóch aniołów z jednej z drugiej strony. Przywieźli nas do Zrębia, do Lapieguza, jak droga skręca do Sitna. Tam przed tą drogą każe Żyd, no i się mówi, stanąć tam. Oni jadą, nie wszyscy, jadą tędy na Sitno. Jak to czołgi, czy jak się nazywają? Ten kolega mój, sąsiad, zeszedł z wozu, Żyd robi miejsce, bo już się jedna furmanka i gubi, jedzie na Sitno. Pojechało tam dwóch, nie pamiętam, czy trzech pojechało, tu dwóch zostało. Dał automat kuledze Piaszczukowi. Pepeszaka chyba. A Piaszczyk zeszedł z wozu, bo musiał im dać miejsce, żeby on się usadowił, jak to taką przysiadkę robił. Piaszczyk mruga do mnie, już się odbezpieczył Pepeszaka, bo mu dał Żyd. I mruga do mnie, że jak kręcę głową, niby głupie się, to nie są żarty. Nic nie mówię, tylko... No i on nie ruszał. Wziął Żyd od niego tego Pepeszaka, tak tylko spojrzał na niego, nic nie powiedział. Ale widział, że odbezpieczył. I zawieźli nas do zamościa. A jedna furmanka z obowcami, z dwoma, może trzema, może jednym, ja już nie pamiętam, pojechali tędy na Sitno, na czołg. Dojechaliśmy do Zamościa, do bezpieczeństwa, zaszliśmy, zaprowadzili nas na dyżurkę. Posiadaliśmy na dyżurce tak na parapetach, stało jakieś łóżko, czy no, jakaś kanapa polamana. Stała za ścianie, posiadaliśmy, gdzie kto umiał. I zaczynamy kawałek, mówię, że w więzieniu to se bajki opowiadają. I ten to mówi, ten to, nikt tam się nie martwi. Przypadł, przychodzi żołnierz, w mundurze. Zawsze, bo to było w listopadzie, zimno już. Dwie gwiazdki, mówi, może byście wstali. No to my wstali. Jak się nazywacie? A wy? I tak po kolei. Czy jak się nazywasz? Ja nie wiem, po wojskowemu to mówili u nas na wy. No i doszło do mnie. Chodź ze mną. Ja i przyszedł za nim Frydliński, ten co mnie aresztował, ubek, Żyd. Poszliśmy na górę do jego kancelarii, kazał mi siadać z jednej strony na krześle, on siadł z drugiej strony na krześle, zadaje mi pytania. No, kogo byłem, kogo znam, jak to oni, zadaje pytania. Ja tam tłumaczę się tak, żeby mnie pasowało. On tak wyszedł, za tego,
za biurka i tak mnie uderzył tu kantem ręką, ja na podłogę. To pamiętam, jak mnie Żyd budził nogą. Budził mnie. No ja wstał, znowu siadł. Mówi on do Żyda, zaprowadź go, tylko nie pamiętam, jak on nazwał te cele. Bo tak na pierwszym piętrze, jak prosto korytarz się skończył, drzwi i do tej celki. Ta celka to może ma, ja wiem, metr na metr. Taka malutka. Tam nie ma okna, nie było światła, żarówki nie było, ciemno. Umacał, stoi człowiek jakiś. Ja się do niego nie odzywam i on się nie odzywa. Na wieczór jego zabrali, został ja. To mnie tam trzymali 2 tygodnie. I na rozmowę, na przesłuchanie. To przeważnie albo do dnia, albo w nocy, późno w nocy przysłuchiwali. A z biciem to różnie było. Różnie. Jednym słowem, że mnie nie zabili. Później to stamtąd prosiłem, ten szefem był Lachowski. On wtedy przyszedł, co powiedział, że wojskowy, to był szef UB. Lachowski. Coś to ja na czym skończył. Po 2 tygodniach, zaraz, za kilka dni, może za tydzień, pojechał na urlop Lachowski. Zastąpił go też, nie wiem czy pewnie, ale zdaje mi się, że był albo Zawadzki, albo Noga, zastępcy jego, zastąpił go. I też mnie wołał na przesłuchania i chciał zakończyć śledztwo moje. Ale ja poszedł i proszę go, żeby mnie wziął do celi jakiś, bo ciepli, żeby było, tam było zimno, ciemno, nie można się położyć, bo za krótka cela i za wąska. I on posłuchał mnie, zakończył śledztwo i za 2 dni, czy za dzień wziął mnie do piwnicy, do ogólnej celi, tam gdzie siedzieli kujecy. Panie Stanisławie, co oni panu zarzucali? Dlaczego aresztowali? Coś mówili na ten temat? Mówili. Przecież oni mieli dużo dowodów, wie pan, jasnych. Ale ja mówię, ogólnie to chodziło o to, za przynależną do Armii Krajowej. Tak. Zbrodniczej Armii, tak? Tak. Ja wie pan, nie wiem jak to powiedzieć, rozbroiłem 6 czy 7. Już nie pamiętam dezerterów polskich żołnierzy. Nie siłą. Tylko przyszli do lasu, najbliżej ode mnie tam, gdzie ja mieszkał. I Gajowy naszedł na nich. To było 8 maja na mojej imieniny. Pamiętam. Przyszedł Gajowy i mówi do mnie tak. Ty wiesz co, Stachu? Jest w lesie, no 6 powiem, bo może 7, nie pamiętam. Żołnierzy uzbrojone mówią, że oni zdezenterowali z wojska i chcą jakiegoś wsparcia. Gdzieś by chcieli przyczepić się do jakiejś organizacji może. Ja mówię, nie wiem. Warto by zobaczyć. Mówię, z bronią wszystko na frontowce. Ja poszedł do nich. Poszedłem do nich. Wziąłem sobie jeszcze kolegę, tego starszego gościa po wojsku. Fajniaku, więc poszedł obaj. Rozmawiamy. Ja mówię, trzeba ich wziąć. Mówię, zaraz wam przyniesie ktoś obiad. A na wieczór przyjdzie znowu przewodnik, co was przyprowadzi do wsi. Ja was rozkwateruję. No i tak było. Obiad zaniosła tam jedna dziewczyna i no, naturalnie z przewodnikiem, sama by nie szła. I na wieczór przyprowadził ich przewodnik do mnie, ja ich tak przyprowadził gdziekolwiek, aby tymczasem. Dzień na drugi dzień, jednego tu, jednego tam, także we wsi, a u nas wieś była wszystka tak zdyscyplinowana, że tak jakby byli wszyscy jak chłopcy, jak jeden. Ja się nie był nikogo. No i tak było do
do amnestii. Amnestia była w maju. I to było w maju. Subiszczański. A, jeszcze przed. Zameldowałem do Subiszczańskiego, że taka i taka sprawa. Sprowadziłem tyle i tyle dezerterów z bronią. I co zrobić dalej? On mówi tak, ja u ciebie zabiorę trzech, a zostawię ci dwóch, czy trzech i zostawię. Nie pamiętam, czy sześciu, czy siedmiu już było. Bo u mnie zostało ich trzech. A resztę poszli do niego. Za kilka dni przysłał dokumenty. Lewy na ich nazwiska, on miał znajomych na gminie w Sitnie, w Kibiszowie. Przesłał dokumenty, ja im wręczył do wody i mówił, że chłopaki, uciekajcie, bo tu już niebezpiecznie. No ale to jeszcze kilka dni upłynęło. Oni sobie pozwolili iść, bo mieli broń, ja im broni nie zabrał. Mieli broń na polowanie. Poszli do lasu. Do Chajubnickiego, jak znał pan może, do lasu. I zabili sarnę. Skarbina. Jeszcze mnie kawałek przyniesie. Ja sobie myślę, to jest dobrze. To jest obce ludzie, ja ich nie znam. Z bronią. No i zaleciłem im, żeby zbili skrzynię z desek. Była ukraińska studowa, żeby zerwać z tej studowy deski, cztery deski. Namagazynować dobrze broń i złożyć. Trzeba ją schować bezpiecznie. Oni to zrobili grzecznie. Fajnie chłopaki. Zrobili to. I kazał im odmaszerować. Ja tę broń sam wyniósł w płodzie, to skrzynią i zakopał. Zakopał ją tak, żeby ją płodziem nie dostał. Rano wstał, zabrunował tak, żeby nie było znaku, że kopany. Jeden pojechał z tych trzech, co u mnie zostali. Jeden pojechał, bo zrobił pan mi dziecko i bał się, żeby jak urodzić, będzie go się czepiać. Uciekł gdzieś na zachód, gdzieś. Oni byli zabóżniacy. A dwóch zostało. Jeden poszedł do Ilowca, tam do takiego Kudulaka w Ilowcu, to był gospodarz bogaty, jemu tak jak za parobka. A drugi po sąsiedzku się urodził, ze mną. I tak było do listopada, od maja do listopada. W listopadzie nas aresztowali. A broń? Pytali mnie o broń, u Beci. Ale ja się tak wymigał jakoś, że mnie przeszło to, że mnie nie zamordowali. Przecież to było, to i ci, co poszli do Subiszczyńskiego, poszli bez broni. I te, co u mnie byli bez broni. Także dwóch się przyznało tych, co zostali. Wszystko powiedzieli prawdę. Dowody ja im wydawał, bo sobie szansę dał mnie, a ja im wręczył. Że tak jak było prawdę powiedzieli. I broń, że oni zakonserwowali, ja zbili skrzynię, ja zachował, ale nie wiedzieli, nie widzieli. To szczęście, że nie widzieli się. Do dnia dzisiejszego zakopano? Tak. Jest pan przeniesiony do więzienia. Tak. W listopadzie. No i w więzieniu? W więzieniu już normalnie. Czy jakiś wyrok pan dostał? Nie. Bez żadnego sądu, nic po prostu. Dowiedziałem się dopiero teraz. Wie pan, jak był na rehabilitacji, jak miałem sprawę w sądzie w Lublinie wojskowym, dowiedziałem się, że sprawa miała być już za dwa tygodnie, czy nawet wcześniej. Wszystko już było gotowe w prokuraturze wojskowej w Lublinie. I sprawa byłaby w Lublinie. Bo ja podawał do Zamościa w OTR odszkodowanie do sądu cywilnego. Do, jak się nazywa ten sąd? Okręgowy. Gdzie przyszło mnie, że to nie ich sprawa, to trzeba do wojskowego sądu. No i skierowałem do sądu wojskowego, dostałem odszkodowanie. No i tak przysiedziałem do 8 czy 9 maja, to z 8 chyba na 9, to, to myli. Leżę tak wieczór, już po zaprztyku
Jeden śpi, drugi nie śpi. Leżał pierwszy przy drzwiach, taki był skazany na karę śmierci za to, że udusił żonę i dwoje dzieci. Miał kuchankę, udusił i miał karę śmierci za to. Leżał pierwszy, drugi leżał brat mój czyteczny przy mnie, ja i tak następnie siedmiu nas było na celu. Słyszę jakiś ruch na tym, a nieraz rozmawialiśmy, że pójdziemy na wolność. Tak jakbyśmy widzieli. Ruch jakiś na w obrębie więzienia. W drzwi słychać kolaczu tu są. Ktoś stąpa tak, tak jak zawsze. Mówię do brata, że idziemy na wolność zaraz. No i tak jakby młodka. Słyszę, idzie po schodach na ten. Na górę, przychodzi na górę. I na korytarzu wola. Dąbrowski. Odezwał się Dąbrowski. I oni do jego celi, kala drzwi, to tak, jakby kto liczył. Raz już otwarte, raz już otwarte. Czasem jak przyszedł tam na apel, czy przynosił obiad, czy śniadanie, to nie mógł kluczy dobrać. A tu się tak dobierał, że nie czekali. I my pozrywali się. Przychodzi do nas, ale nie zrywaliśmy się, dokąd do nas nie przyszedł. Leżymy, ale już tak każdy myśli, co ma brać. Gdzie buty? Buty mieliśmy, ubranie swoje na celi. I przychodzi do nas, otwiera drzwi i mówi tak. Chłopcy, na wolność, tylko złodziei nie brać ze sobą. I poszedł dalej. I my raz, i w kalicone uciekali, boso, aby tylko zabrali. I mój powiedział jeszcze, żeby na dół i na placu przy więzieniu czekać do rozkazu, żeby nie robić zamieszania. No i tak my zostali uwolnione. Dopiero się zaczęła wtedy komedia. Jak zaczęli szukać, jak zaczęli jeździć, jak zaczęli straszyć. Tak. Raz, ja się na wsi, tak jak mówiłem już. Nie bałem się nikogo, bo na wsi mnie nikt nie zagrażał. Nikt. Tam jak zobaczyło dziecko takie, co miało 10 lat, to milicjanta krzyczeli do mnie, żeby uciekać, bo milicja. I tak pan uciekał do 1947 roku do amnestii? Tak, tak. Ja nie byłem na Szczecinku, byłem. Na zimę wyjechał do Szczecinka. Tak. Ale amnestię w Zamościu? W Zamościu. Mam te karty, mam wszystkie dokumenty. Wszystko mam, czarno-białe. Szczurę, Urszulę znał pan wcześniej? Tak, tak. Z okupacji. Z okupacji, oczywiście. Tak, z okupacji. Niemieccy. Był u mnie w domu jeszcze przed. Nie, po wysiedleniu. Po wysiedleniu. Był u mnie w domu. Golił się u mnie. No, tak, dobrze. Ja wszystkich znał tych z naszego, z mojej kompanii dowódców. W Szule, teraz się zacinam nazwiska, ten z Sitańca. Kapłon. Kapłon, no. Teraz Gniadosz na Stanisławce był też dowódca plutonu. Mało już jest tych kolegów, mało. Panie poruczniku, serdecznie dziękujemy za te wspomnienia. Chcemy, żeby to młodzież mogła obejrzeć, posłuchać. No i jeszcze raz dziękuję.